Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Po uchwaleniu ustawy medialnej do dymisji podało się 5 dyrektorów telewizji publicznej. Przyjęta w czwartek przez Senat nowela czeka na podpis prezydenta. Zakłada ona między innymi wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Senat w czwartek przegłosował ustawę medialną autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Polska już jest zbyt długo państwem demokratycznym, żebyście byli w stanie zamknąć usta krytykom, żebyście byli w stanie zamknąć usta dziennikarzom. Staramy się sprowadzić Polskę jako państwo nam bliskie, kochane, do tego, żeby wydobyć się z różnych fakcji, zarówno tych z PRL-u wychodzących, jak i tych już powstałych na gruncie waszych rządów 8-letnich i stworzyć Polskę demokratyczną z nazwy, z faktu, z rzeczywistości. Gorąca atmosfera była także dzień wcześniej w Sejmie. Potrzebne są działania szybkie, a to właśnie dlatego, że sytuacja w mediach publicznych jest taka, że woła o szybkie i gruntowne zmiany. Ta ustawa łamie wszystkie standardy, o których mówi się w dokumentach europejskich, jak powinny wyglądać media publiczne. Gorsze te media już być chyba nie mogą. Gorsze niż teraz, kiedy króluje w nich, można powiedzieć śmiało, urbanowa propaganda firmowana twarzą Tomasza Lisa. Platforma Obywatelska wraz z zaprzyjaźnionymi liberalno-lewicowymi mediami cały czas mówi o skoku na media i demokrację. Większość ustaw Prawa i Sprawiedliwości, m.in. o policji, medialna, służbie cywilnej czy trybunale, zdaniem Platformy jest niezgodna z konstytucją. To wszystko są ustawy, które godzą w nasze obywatelskie, konstytucyjne prawa, w prawa funkcjonujące i zapisane dzisiaj w akcie najważniejszym, czyli naszej polskiej konstytucji. Z tej perspektywy widać, dlaczego Trybunał Konstytucyjny był taki niewygodny. Bardzo bym chciała, żeby opozycja zaczęła wreszcie, czy jakby przestawiła się, to jest trudne, ale jest możliwe, na tory opozycji konstruktywnej. Same krzyki, zarzuty niekonstytucyjności właściwie już tak ugruntowane, że ja się pytam, po co właściwie Trybunał Konstytucyjny, skoro już posłowie czy senatorowie opozycji a priori uważają, że cokolwiek się nie stanie, to jest niezgodne z konstytucją. Odpowiada szefowa kancelarii premiera poseł Beata Kempa. Dlatego tak ważne są zmiany w mediach. Media publiczne powinny pełnić misję i powinny rzetelnie i bezstronnie informować obywateli o tym, co się dzieje w kraju, a każde ugrupowanie, którego wybrali obywatele, wybrał naród, ma prawo do koncepcji i do tego, aby realizować program, na który się umówił z narodem. Nowela zakłada m.in. wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Do dymisji już podało się 5 dyrektorów telewizji publicznej. TVP1 Piotr Radziszewski, TVP2 Jerzy Kapuściński, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Tomasz Sygut oraz dyrektorka TVP Kultura Katarzyna Janowska. Dymisje już zostały przyjęte przez prezesa TVP Janusza Daszczyńskiego. Pierwszym etapem jest zmiana kierownictwa tych wszystkich anten. Trzeba pamiętać, że to kierownictwo, ale także dobór głównych redaktorów dokonywał się przez wiele, wiele lat drogą eliminacji środowisk dziennikarskich, redakcyjnych, prawicowych, a które i tak były pierwotnie bardzo słabe, bo przez lata komunistyczne tych prawicowych dziennikarzy nie mogło być w przestrzeni publicznej. Ta grupa się szybko pojawiła i szybko była eliminowana. W tej chwili następuje powrót do normalności. Cała ta histeria i mówienie o łamaniu demokracji to nic innego jak lęk przed utratą wpływów, podkreśla profesor Stanisław Mikołajczak. Jeżeli naród dokonał demokratycznego wyboru, w wolnych, 5-przymiotnikowych wyborach i zmienił władzę, to jest to realizacja istoty demokracji, czyli demokratyczna zmiana władzy. Jeżeli to się określa jako zamach na demokrację, to znaczy, że stosuje się orwellowskie pojęcia podmieniania sensu słów. Myślę, że ci, którzy to krzyczą, wiedzą, po co krzyczą, bo tracą władzę i tracą realne wpływy, które posiadali przez całe 25-26 lat
po okrągłostołowych ustaleniach. I ten okres się kończy. To pierwszy etap medialnej reformy. Drugi to przyjęcie szerokiej ustawy o mediach narodowych, która zmieni ustrój mediów publicznych. Ustawa jest już gotowa. Jak poinformowała poseł Barbara Bubula, Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje kilku tygodni, maksymalnie 2 miesięcy, żeby dokonać notyfikacji przepisów do Komisji Europejskiej i przeprowadzić konsultacje społeczne. Już niebawem będziemy rozliczać się z fiskusem. Warto pomyśleć o tym, aby przekazać 1% swojego podatku na szczytny cel. Taki proponuje Fundacja Nasza Przyszłość. 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazujemy przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego. W tym roku, tak jak i w ubiegłym, dar serca, czyli 1% podatku, będziemy mogli przekazać Fundacji Nasza Przyszłość. Na stronach internetowych Fundacji Nasza Przyszłość oraz Radia Maryja, Telewizji Trwam, Fundacji Lux Veritatis jest zawieszony link z aktywnymi drukami do wypełnienia PIT-ów, gdzie już jest wpisany numer KRS Fundacji, to jest 5091141, czyli już o tym nie musimy pamiętać, i który ułatwi wypełnienie tej deklaracji podatkowej. Pozyskane z 1% podatku pieniądze zostaną przekazane na szczytny cel. Bardzo prosimy o ten 1% na edukację, na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu katolickim, w myśle cywilizacji łacińskiej i w duchu polskim. Dzięki darze serca będzie między innymi możliwość dalszego rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która należy do najlepszych szkół wyższych w kraju. Stypendia dla studentów, oczywiście takich, którzy starają się, a nie są zasobni, czy może nawet biedni, co ukrywają. To jest jedno. Pomagamy w warsztatach dla młodzieży. Ponad 30 tysięcy młodzieży przeżyło warsztaty, zrozumieć media, nowe widnokręgi. Także w tej chwili jest kręcony film, a film to jest kosztowna rzecz. Profesjonalny film o błogosławionej Karolinie Kuskównie. Chcemy, żeby to było przed Światowym Dniem Młodzieży. Fundacja Nasza Przyszłość w dalszym ciągu chce nieść pomoc i kształcić. Dlatego zorganizowano 3 konkursy patriotyczne. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Jana Pawła II oraz inspiracje biblijne w kulturze polskiej, w literaturze, muzyce, sztuce. Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do tej wspaniałej szansy kształcenia dzieci i młodzieży, którzy, jak mówił święty Jan Paweł II, są przyszłością świata, są przyszłością narodu i Kościoła. Od nowego roku na mapie Polski mamy 4 nowe miasta, 3 z nich w województwie lubelskim i 1 w Wielkopolsce. Miejscowościom Siedliszcze, Urzędów, Lubycza Królewska i Jaraczewo zostały nadane prawa miejskie. Ogłaszam przem i wobec, że od 1 stycznia 2016 roku decyzją Sejmu Wolnej Rzeczypospolitej Urzędów znów jest miastem. Wiwat miasto Urzędów! Rok 2016 to historyczna data dla Urzędowa, podkreśla burmistrz miasta Jan Woźniak. Na pewno nadanie ponowne praw miejskich to nobilitacja dla naszej gminy. Urzędów stał się miastem przede wszystkim dzięki determinacji i poparciu jego mieszkańców. Na pewno jest to jakiś dla nas zaszczytem, że będziemy ponownie, Urzędów będzie miastem, jak również na pewno to spadają na nas również pewne obowiązki. Nadanie praw miejskich umożliwia większy i szybszy rozwój danego rejonu, wskazuje wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Oczywiście same prawa miejskie nie dają żadnych dodatkowych środków finansowych i same w sobie nie powodują jeszcze większego dobrobytu. Natomiast dają możliwość składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, między innymi na projekty rewitalizacyjne. Siedliszcze, Urzędów, Lubycza Królewska i Jaraczewo były już miastami. Później straciły prawa miejskie i kiedy rozpoczął się 1 stycznia 2016 roku, te prawa zostały im przywrócone. W nowy rok rozpoczęło się pisanie 3 rozdziału Urzędowa, powiedział profesor Marian Surdacki. Powinien być podobny ten rozdział 3 do rozdziału 1, który zapoczątkował król Władysław Jagiełło, nadając Urzędowowi prawo miejskie. Ale powinien być inny od rozdziału 2, który z kolei zapoczątkował car rosyjski, który zdegradował urzędów. Teraz przez nadanie 4 miastom praw miejskich w Polsce mamy 919 miast.
Kilkudziesięciu funkcjonariuszy Straży Granicznej zostanie wysłanych do Grecji. Będą oni chronić Grecję przed napływem nielegalnych migrantów. Pierwsza grupa 25 funkcjonariuszy wyjedzie na grecką wyspę Lesbos 7 stycznia. To specjaliści do spraw nadzoru granic oraz daktyloskopowania i rejestracji migrantów. Na luty planowany jest wyjazd do Grecji 32 funkcjonariuszy, specjalistów do rejestracji cudzoziemców, ustalania pochodzenia migrantów oraz specjalistów do spraw dokumentów. Kolejna tura to 32 funkcjonariuszy. Pojadą oni na wyspy Lesbos, Samos oraz Chios w marcu. W tym roku na greckie wyspy dotarło ponad 840 tysięcy migrantów i uchodźców. Najwięcej przybyło Syryjczyków. Chcemy, aby wojna w Syrii się zakończyła. Ludzie przeszli ciężkie chwile, stracili wszystko. Jedni zginęli, niektórzy stracili swoje domy. Po uciekinierach Syrii najliczniejsze grupy to Afgańczycy oraz Irakijczycy. Z najnowszych danych Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców wynika, że od początku roku do Europy przybyło drogą morską ponad 1 000 000 migrantów. Niestety, przynajmniej drugie tyle dotrze w 2016 roku. To oznacza, że będziemy musieli włożyć więcej pracy w odnalezienie trwałych rozwiązań, które pomogą wyjść z tej sytuacji. Rok 2015 był dobry, jeżeli chodzi o poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym. Trzeba jednak pracować jeszcze nad warunkami przyjmowania migrantów w Europie, właściwymi badaniami przesiewowymi oraz właściwym rozmieszczaniem tych ludzi. W minionym roku w czasie niebezpiecznej przeprawy morskiej zginęło blisko 4 000 przybyszów. Kontrole paszportowe na granicy duńsko-niemieckiej są coraz bardziej prawdopodobne, poinformował premier Danii. Dodał, że powodem jest to, że Dania nie chce po raz kolejny widzieć migrantów i uchodźców na autostradach. Premier Danii Lars Løkke Rasmussen poinformował w wystąpieniu noworocznym, że chce zapewnić spokój i porządek w swoim kraju. Podkreślił, że może być taka sytuacja, że Dania będzie musiała wprowadzić kontrolę na granicy z Niemcami, jeśli tylko premier uzna, że jest to najlepsze rozwiązanie dla jego kraju. Od poniedziałku kontrolę dokumentów na granicy z Danią wprowadza Szwecja. Ze względu na olbrzymią falę migracji do Szwecji, rząd tego kraju częściowo zawiesił obowiązywanie porozumienia z Schengen o swobodzie ruchu osobowego w Unii Europejskiej. Nakazał także sprawdzanie tożsamości pasażerów wszystkich docierających do Szwecji środków transportu publicznego. A kolejne wiadomości przekażemy Państwu o godzinie 10. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Na przeważającym obszarze Europy niże z frontami atmosferycznymi. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie będą wyże. Dziś pochmurno i deszczowo w pasie od Madrytu przez Marsylię aż po Rzym. Deszcz również w Londynie i Atenach. Na pozostałym obszarze wiele pogodnego nieba. W Moskwie mroźno około minus 13 stopni. W Bukareszcie i Warszawie minus 6 stopni. Najcieplej w Marsylii 14. I zmieniamy mapę. Na przeważającym obszarze kraju wiele pogodnego nieba. Zachmurzenie duże na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 3 stopni na zachodzie. Powieje dość silny wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać. Na barometrach 1030 hektopaskali. A na koniec zapraszam Państwa na przegląd regionów.